W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Jezusa, pozwólcie ukochać się Bogu. O cudownym pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny. Jeśli Maria nie była narzędziem cudów za swego ziemskiego życia, to dlatego, że osiągnęła najwyższy stopień pokory oraz, nie mogąc dzielić honorów należnych jej synowi, musiała pozostawać pokorną służebnicą Pana. Tym niemniej była ona przyczyną pierwszego cudu Jezusa. Ona to poprosiła go w Kanie o przemienienie wody w wino. Czyż nie było to preludium do największego ze wszystkich cudów, przemienienia chleba w ciało Chrystusa i wina w jego krew? Ten cud sprawił, jak mówi święty Jan, że uczniowie w niego uwierzyli. Maryja, którą Jezus umierając na krzyżu dał nam za matkę, nadal wyprasza nam u Syna deszcz łask. Świadczą o tym niezliczone wota zawieszone na ścianach poświęconych jej sanktuariów. Ponadto niekiedy sama schodzi na ziemię, aby nam przypomnieć prawa Boga i nasze obowiązki wobec Niego. Skarbniczka serca Jezusowego uzyskuje nam liczne uzdrowienia, zarówno duchowe, jak cielesne. Otacza nas swoją opieką i wsparciem. Ta, która zgniotła głowę węża, oddala od nas wszystkie zasadzki, które wyrastają na naszej drodze. Oto dlaczego należy się modlić do niej, nie zapominając jednak nigdy, że jest ona jedynie pośredniczką między nami i Chrystusem, lecz pośredniczką uprzywilejowaną jako matka boskiego pośrednika i królowa niebios. Jej autorytet nie ma sobie równego i modlitwy, które do niej zanosimy, stają się jej modlitwami. Niesione na jej niepokalanym sercu muszą wzruszyć boskie serce jej Syna. Jeśli już samo wypowiedzenie jej imienia przez nierozumne zwierzę zmusiło wroga do ucieczki, jak to przedstawia jedno z opowiadań, jakie tu niedługo przeczytam, jakich łask mogą oczekiwać ci, którzy darzą ją miłością i nabożeństwem. Przed rozpoczęciem słuchania tych wzruszających opowiadań o cudach Maryi należy podkreślić, że wszystkie one są autentyczne. Ave Maria Papuszki. Dwie wieśniaczki szły wzdłuż posiadłości pani hrabiny. Dobrze im się rozmawiało, więc zwolniły kroku, jakby chciały trochę dłużej korzystać z gęstego cienia wielkich stuletnich drzew ogromnego parku. Słuchały brzęczenia owadów w rytmie kołysanych wiatrem gałęzi, nie domyślając się, jaki dramat rozgrywa się nad ich głowami. Nagle usłyszały rozpaczliwy krzyk wydobywający się spośród gałęzi jednego z dębów. Bezsilnie przyglądały się smutnej scenie. Trzepocący skrzydłami ptak na próżno usiłował wyrwać się okrutnemu drapieżcy. Majestatyczny orzeł uchwycił go w potężne szpony, aby bezceremonialnie unieść do swego gniazda. Cóż za gratka, dobry obiad dla małych, tłusta papuszka, nie zdarza się co dzień. Lecz oto pędem nadbiega Alfred. Ogrodnik pałacowy, ramiona wzniósł ku niebu, nie może złapać tchu i nie zważając na grzecznościowe formułki, zwraca się do dwóch kobiet,
Czy nie widziałyście papużki jaśnie pani? Nie mając odwagi odpowiedzieć, obie kobiety wskazały palcem drzewo, gdzie rozgrywała się straszna scena. Mała, żółta kulka, nakrapiana czerwonymi i zielonymi plamkami, jest tam w górze, gotowa, aby odbyć swą ostatnią podróż. Oczywiście miała zwyczaj codziennie na chwilę opuszczać swą klatkę, aby udać się na małą wycieczkę po parku, lecz tym razem, upojona nadejściem wiosny, przekroczyła zwykłą odległość, udała się zbyt daleko, zleciała za wysoko i jest tam, nad nimi, z przymkniętymi oczami, uwięziona w stalowym uścisku. Wówczas przypomniała sobie to słowo, którego nauczyła się od swej pani. Z trudem uwalnia dzióbek z morderczych szponów. Maryjo, wypowiada nosowo. Maryjo, powtarza raz jeszcze. Na te słowa orzeł puszcza swą ofiarę, przerażony okrzykiem, który usłyszał. Odlatuje, bijąc skrzydłami, jakby go ścigała zgraja myśliwych. Nasza biedna papużka, oszołomiona, bezwładnie opada na gałąź. Już nie dosięga ziemi. Spadającą chwycił w locie wierny Alfred. Umieszcza ją wygodnie w dłoniach, układa zmierzwione piórka, głaszcząc je delikatnie i pociesza słowami pełnymi otuchy. Mała Jacotte, to Maryja cię ocaliła, trzeba jej podziękować. A ptak, wracając do przytomności, znów powtarza to słodkie imię, którego wyuczyła go hrabina – Maryjo. W istocie nabożna ta kobieta, która odmawiała często – zdrowaś Maryjo, chciała, aby ptak wymawiał imię Maryi za każdym razem, kiedy występowało ono w modlitwie. Jacotte dobrze nauczyła się lekcji i zapamiętała ją. Wówczas obie kobiety odmówiły dziesiątkę różańca, a głosy ich mieszały się z głosem ogrodnika oraz wypowiadanym w regularnych odstępach ptasim Maryjo, zapewne niezbyt melodyjnym, które jednak radość z powodu uniknięcia okrutnej śmierci czyniło jeszcze bardziej szczerym. Jeśli zatem już samo imię Maryi ocaliło małą papużkę ze szponów orła, tym bardziej odmawiane przez nas zdrowaś Maryjo, koronka i różaniec zdołają nas wyrwać ze szponów szatana i doprowadzić do wiecznego szczęścia.